że kończy się koncert i pani, która na przykład tam, nie wiem, nie dojrzała, kto śpiewa na scenie, no to słyszysz później głosy, jak jedna do drugiej mówi: wiesz, Jadziu, pięknie, no ta kobieta tak śpiewała pięknie, już to naprawdę. No ale wiesz, no nie unikniesz tego, no. Jest jak jest. Ja uważam, że nawet jeżeli mam swój zawód wykonywać i śpiewać dla jednej osoby na świecie, to jestem tym szczęśliwcem, który rano wstaje i kocha swoją pracę i będę robił to dla tej jednej osoby. Kontratenor jest to głos, który jest porównywalny do kastratów, którzy byli kiedyś w dawnych czasach i wykonywali partie, które były specjalnie pisane dla nich, czyli chciano utrzymać ten głos taki dyszkantowy tego chłopca. No ale oczywiście to było poparte zabiegiem, który był wykonywany. Ja tego zabiegu nie mam zrobionego i po prostu jestem kontratenorem takim naturalnym, wyuczonym. Kontratenor jest to bardzo trudny głos w utrzymaniu. Jak masz infekcję, to niestety kontratenor, czyli tak zwane śpiewanie falsetowe, ono ci po prostu nie odpala, brzydko mówiąc. Struny ci nie zderzają, nie, wszystko nie działa. Oczywiście osoba, która śpiewa głosem barytonowym, czy sopran, czy mezzosopran, też oczywiście to nie działa, ale u nas wtedy nie działa nic. Nie lubię śpiewać głosem, który mam taki, jak mówię, czyli nie lubię śpiewać głosem barytonowym, aczkolwiek często go używam w takim mini wydaniu, bo czasami są takie dźwięki, które po prostu muszę zaśpiewać piersiowo. Znajomi mnie czasami namawiają, czy nawet też siedzimy w garderobie podczas spektaklu i koledzy mówią: no weź tam zaśpiewaj coś po męsku, jak to oni mówią. Ja mówię, że mój głos męski jest mój głos kontratenor. To jest dla mnie mój męski głos. Ale ja nawet nie lubię na wygłupę śpiewać tamtym głosem. Mam ten, który kocham po prostu na zabój i z tym się po prostu prowadzam przez swoje życie. A tamten na razie niech sobie siedzi po cichu. A jak byłem dzieckiem, to chciałem być chirurgiem. Leczyć ludzi. Pomagać ludziom, a teraz pomagam ludziom śpiewając. Koncerty tak naprawdę dzielą się na koncerty w wielkich salach, na koncerty na wielkich scenach operowych, później są koncerty w domach kultury, później są koncerty do kotleta. Różne są te koncerty. Ale każdy koncert coś do twojego życia wnosi. Nie ma tak, że koncert do kotleta, czy koncert, nie wiem, w Domu Kultury, to że to jest od razu gorszy. Malujemy. Ja jestem taką osobą, która do każdego koncertu stara się podchodzić bardzo poważnie i każdy występ jest dla mnie istotny, bo nigdy nie wiem, kto jest na tej publiczności. Czasami jestem bardziej wzruszony takim koncertem w Domu Kultury, aniżeli koncertem gdzieś, który może rangą przewyższać koncert w Domu Kultury, ale radość tych ludzi, która jest po takim koncercie i ich wzruszenie, i to, że oni do ciebie podchodzą i mówią, że jeszcze nigdy w życiu czegoś takiego nie przeżyłem, to jest dla ciebie największa zapłata. Albo jak widzisz, że któraś pani uroniła łzę, to już sobie myślę, ach, już nawet nie myślę o tym honorarium, nie myślę o tym, co będzie dalej, tylko widzę ten jeden moment w życiu, który jest taki w sumie ulotny i to ci tak bardzo mocno zostaje w sercu, że to, co ty robisz, rzeczywiście ma sens. Ślicznie! Sucha! Z ciebie, czy ktoś się z ciebie nie śmieje, to nie ma sensu, to w ogóle nie ma znaczenia. Najpiękniejsze w tym zawodzie jest to, że widzisz, że komuś dajesz radość. To, że widzisz, że właśnie taka osoba, jedna, dwie, uroniły łzę i ona niby tam, wiesz, próbuje to ukryć, bo nie wszyscy
tak się potrafią przyznać do tego, że wzruszyła ich muzyka. I to jest najpiękniejszy moment w moim zawodzie. Tak jak ja kocham swój zawód i dla mnie śpiewanie jest jak oddychanie i sposób na życie i sposób na wszystko. Jak coś mnie boli, to ja się biorę za śpiewanie. Jak jestem smutny, to lubię sobie pośpiewać. Jak jestem wesoły, to też lubię sobie pośpiewać. Więc to śpiewanie przenoszę na każdą płaszczyznę swojego życia. Oczywiście z pewnym dystansem, ale śpiewanie stało się mną. Jakby przeniknęło to tak, że ja i śpiewanie to jest jedność. W dowodzie mogę mieć śpiewanie napisane. I cieszy mnie to, że taką drogę obrałem w swoim życiu. Cieszy mnie to, że jestem tym, kim jestem. I chyba najszczęśliwszy jestem z tego, że lubię budzić się rano i lubię pójść do swojej pracy. Jestem w szoku, gdzie się uchowałeś, mój kochany, do tej pory cię nie znałam.